13 września cerkiew czci świętego Aleksandra Newskiego. Tego dnia myśli wiernych kierowane były szczególnie w stronę Sokółki. Wielu te myśli urzeczywistniło i z różnych stron województwa przybyło, by współuczestniczyć w nabożeństwach, którym przewodniczył biskup supraski Grzegorz. Uroczystości rozpoczął molebien z małym poświęceniem wody. Biskup Grzegorz został przywitany przez starostę cerkiewnego Anatola Chorosza oraz proboszcza księdza mitrata Włodzimierza Misiejuka. Uroczystą boską liturgię współcelebrowało 19 duchownych, zaś piękną jej oprawę zapewnił chór pod kierownictwem Michała Fiedziukiewicza. W przygotowanym kazaniu ksiądz mitrat Aleksander Klimiuk przybliżył dzieje Aleksandra Newskiego, odnosząc jego świętość do czasów nam współczesnych. Po liturgii zebrani wzięli udział w procesji, podczas której tradycyjnie czytano 4 fragmenty Ewangelii. W uroczystości udział licznie wzięli mieszkańcy Sokółki, ale również pojawiła się także pani burmistrz Ewa Kulikowska oraz prezes Szlaku Tatarskiego Piotr Karol Bujwicki, a także burmistrz Wasilkowa Mirosław Bielawski. W Twojej telewizji regionalnej zobaczą Państwo całą retransmisję z tej liturgii świętej.